I teraz Zabuta do Muchy. Mucha będzie sam na sam ze Szczuką. Popatrzmy, Szczepan Mucha. Mucha jednak dogrywa 2-0. Tomasz Nowak. Teraz jest szansa i jest gol. Przełom listopada i grudnia to zawsze dobry czas na podsumowanie rozgrywek ligowych po ich pierwszej jesiennej części. Nie inaczej w przypadku trzecioligowych rekordzistów, którzy mają za sobą 18 gier o trzecioligowe punkty. Do tego dodać trzeba 5 spotkań, które miały pucharową stawkę, w tym także na szczeblu centralnym. Podsumowania dokonamy oczywiście z najbardziej kompetentną w naszym gronie osobą, trenerem Dariuszem Mruzkiem. Słodko-kwaśny smak po zakończeniu rozgrywek? Absolutnie nie. Jestem bardzo zadowolony z całej rundy. Zdobycie 34 punktów to na pewno jest niezły wyczyn. Na pewno lekko ten pozytywny obraz zamazuje końcówka rundy, gdzie w 4 ostatnich meczach zdobyliśmy tylko 3 punkty. Ale ogólnie z całego sezonu, z tych meczów, które do tej pory rozegraliśmy, jestem bardzo zadowolony. Ale jednak pewien posmak kwaśny jest. Do lidera, do LKS-u Goczałkowice-Zdrój, spojrzawszy na tabelę 7 punktów, a rekordzistów, wyjąwszy Goczałkowiczan, wyprzedzają w tabeli jeszcze 4 inne zespoły. W czubie tabeli jest na pewno bardzo ciasno. Myślę, że 7 punktów to nie jest aż taka duża przewaga. Trzeba też zwrócić uwagę, że do trzeciego miejsca jest tylko straty 2 punkty. Runda wiosenna jest długa, zamierzamy się do niej bardzo dobrze przygotować i spróbować powalczyć o zdobycie największej ilości punktów. A optymizm trenera wynika istotnie z tego, że w wyścigu o główną premię najwyraźniej będzie się liczyć 6 ekip, które mocno będą rywalizować między sobą, czego dowodem chociażby ostatnia kolejka rozgrywek. I to jest bardzo pocieszające, że nie ma jednej drużyny ewidentnego faworyta do awansu. Jest tych drużyn kilka i na pewno to spowoduje, że te punkty będą się rozdzielać pomiędzy tą czołówkę. Skoro mówiliśmy o słabej końcówce, nie ukrywajmy, w wykonaniu Bielszczan rundy jesiennej, wliczając oczywiście otwarcie rundy rewanżowej i konfrontację z rezerwami Zagłębia Lubin, warto jednak wspomnieć o 13 meczach bez porażki. Seria, która zaczęła się jeszcze w maju bieżącego roku. No na pewno jest to niezła seria. No żałujemy, no nie ukrywam, że żałujemy, że ta końcówka sezonu nie wyszła nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale szat rozdzierać nie będziemy. A co mogło być przyczyną? Przypuszczam, że może zbyt wąska kadra i zbyt małe pole manewru, ale mówię, nie narzekamy, po prostu musimy radzić sobie z tym, co mamy. A skoro trener sam wywołał ten temat, 22 zawodników przewinęło się przez murawę, przez trzecioligowe boiska w biało-zielonych trykotach rekordu, z tego tak naprawdę 16 zaliczyło potężną dawkę minut. Pozostali dość symboliczne występy. Wąska kadra to przede wszystkim. To rzuca się w oczy. Wąska może nie, bo 22 zawodników w kadrze to jest odpowiednia liczba. Na pewno młodzi zawodnicy, którzy trenują z nami, nie prezentują jeszcze takiego poziomu, aby zastąpić tych naszych podstawowych zawodników w pełnym wymiarze czasowym. A skoro o poziomie trener wspomniał, nie możemy tu nie nawiązać do meczu z liderem LKS-em Goczałkowice-Zdrój przy startowej 13, wygranym przez Bielszczan w doskonałym stylu 2-0. Mecz, który na jakiś czas, a może i na wiele, wiele miesięcy pozostanie punktem odniesienia gry rekordzistów, tak in plus, jak i kiedy rozważane będą ewentualne, czego nie życzę, słabsze występy. No na pewno był to nasz bardzo udany mecz. Na pewno jesteśmy jedyną drużyną, której udało się pokonać lidera naszych rozgrywek. Życzylibyśmy sobie, żeby każdy mecz wyglądał podobnie. I na pewno poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, ale będziemy dążyć do tego, żeby większość naszych meczów rozgrywać właśnie w taki sposób. Czy trener zdradzi dzisiaj już tych dobrych kilka tygodni po tym spotkaniu, skąd pomysł, skąd idea na wystawienie w wyjściowym składzie Filipa Walusia? Wszyscy byli tym faktem zaskoczeni. Znam Filipa na tyle dobrze, też widzimy ze sztabem, jak prezentuje się w treningu. I po prostu byliśmy pewni, że dla niego nie będzie miało znaczenia, czy będzie grał przeciwko zawodnikowi bez nazwiska, i też byliśmy pewni, że grałem przeciwko Łukaszowi Piszczkowi
poradzi sobie z tym bez problemu. A dużo takich trików personalnych jeszcze trener ma w zanadrzu? To są rzeczy, które przychodzą do głowy w trakcie tygodnia, więc na razie, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś takiego wpadnie mi jeszcze. A skoro przed nami wiele, wiele tygodni przygotowań do rundy wiosennej, to wierzę w to, że jeszcze parę takich pomysłów trenerowi do głowy przyjdzie. Ale na to jeszcze czas. Czego spodziewać się po zimowych miesiącach w przypadku rekordzistów? Mam na myśli personalia, dalszy dopływ młodzieży, uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Rekordu, czy też może ktoś z zewnątrz? Znaczy, na pewno zmiany będą bardzo kosmetyczne, na pewno dobra postawa naszych młodzieżowców wpłynęła na to, że jest zainteresowanie nimi z innych klubów. Też do końca nie wiemy, czy wszystkich uda nam się zatrzymać. Z drugiej strony, no, chciałbym, żeby do naszego zespołu doszło kilku zawodników, którzy jakby wzmocnią naszą pierwszą jedenastkę. Jeżeli chodzi o dopływ młodzieży, no to na pewno nie będzie to młodzież z zewnątrz, tylko będzie to młodzież z naszej akademii. Wspomnijmy zatem o rezerwach. Bardzo przyzwoita postawa zespołu w lidze okręgowej, opartego praktycznie całkowicie na młodych rekordzistach. No i to bardzo cieszy. Też chodzę na mecze rezerw, obserwuję grę tych młodych zawodników i widać ciągły progres. I to jest bardzo budujące i cieszy, bo ja jako trener pierwszego zespołu będę miał skąd brać zawodników. Trenerze, kilka konkretów, choć wiem, że nie możemy operować jeszcze wszystkim, jeśli chodzi o zimowe przygotowania do rundy wiosennej. Kiedy wznowicie treningi, gdzie, w oparciu o jakie obiekty, czy w planie jest zgrupowanie? No i z kim ewentualnie będziecie mierzyć się w grach kontrolnych? Obecnie trenujemy jeszcze przez 2 tygodnie. Planujemy skończyć 10 grudnia, później zawodnicy będą mieli miesiąc przerwy. Oczywiście nie będzie to taki miesiąc bezczynny, bo trener przygotowania motorycznego na pewno przygotuje zawodnikom odpowiednie rozpiski indywidualne. Treningi chcemy wznowić 10 stycznia. Zaplanowane mamy oczywiście mecze kontrolne z drużynami z wyższych lig, to jest GKS Katowice, Ruch Chorzów. Też wartościowe sparingi z drużynami z trzeciej ligi grupy czwartej, czyli z NKP Podhale, z Krakowią Dwójką, która prowadzi obecnie w tamtej grupie trzeciej ligi. No i kilka meczów kontrolnych z drużynami z niższych lig. Mamy również zaplanowany obóz, będzie on na koniec stycznia. I tak myślę, że to będzie optymalny czas i optymalny dobór gier sparingowych, żeby idealnie przygotować się do następnej rundy. Zatem dziękując za bardziej słodką niż kwaśną rundę jesienną, za mecze pucharowe udane, bo warto wspomnieć, że Bielszczanie wystąpili na szczeblu centralnym w konfrontacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowieckim. No, życzymy zdrowia przede wszystkim. W tych czasach zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję. Pozdrawiam.